tuż obok kończymy Festiwal Filmów Dokumentalnych. Tym samym... Festiwal de Film Documentaire, qui s'arrête là, finalement, mais donc c'est une journée exceptionnelle. W tym samym budynku rozdajemy nagrody dla twórców reportaży literackich. I z roku na rok jest coraz większa publiczność zarówno festiwalu Planet de Preview, jak i czytelników reportaży. I czy to wynika z tego, że rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji, czy nasz świat jest coraz ciekawszy i dlatego ta publika rośnie? Le public de livres de reportage augmente chaque année. Est-ce que ça vient du fait que la réalité devient plus importante que fiction? La réalité est toujours plus étonnante que la fiction. Rzeczywistość zawsze jest bardziej zadziwiająca niż fikcja. C'est d'ailleurs pour ça que la réalité est toujours la source des fictions. Dlatego rzeczywistość zawsze jest źródłem fikcji. Même quand il s'agit de littérature romanesque ou poétique, c'est la réalité qui est quand même à l'origine de la source. Mówimy o literaturze powieściowej czy poetyckiej, zawsze rzeczywistość jest źródłem. Et nous avons cette chance, les journalistes, de pouvoir écrire cette réalité sans avoir à inventer des personnages parce que nous les rencontrons. My, dziennikarze, mamy ten przywilej, że nie musimy wymyślać fikcji, ponieważ opisujemy osoby, które spotykamy. Mais il y a aussi quelque chose qui est certainement important, c'est que jest jeszcze coś ważnego. Maintenant, il y a de plus en plus d'informations qui vont à très vite, à toute allure, dans tous les sens, avec Internet, avec les images, la télévision. Et je pense que les gens ont besoin d'un peu maintenant de se calmer quelquefois et de rentrer dans la réalité d'une autre façon. Ludzie potrzebują teraz spokoju i możliwości wejścia w głąb siebie. Informacje nas otaczają zewsząd. Au début d'internet et de la télévision d'abord et d'internet après, on a dit ça va tuer la littérature journalistique. Mówiło się, że najpierw telewizja, potem internet zabije literaturę i także dziennikarstwo. En fait, je pense qu'on va assister au phénomène contraire, c'est-à-dire que plus les informations vont aller vite et plus les gens vont avoir besoin de littérature et d'écrit pour rentrer dans cette réalité. Wydaje mi się, że stanie się coś wręcz przeciwnego. Im szybsza będzie informacja, im będzie jej więcej, ludzie będą odczuwali coraz większą potrzebę uwewnętrznienia i zajrzenia w głąb siebie. Mais cela dit, il faut pas non plus oublier que le reportage littéraire, la littérature journalistique est très ancienne. Elle date du 19e siècle, du début du 20e siècle. Déjà des grands auteurs, je connais mal la littérature polonaise, mais la littérature américaine, bon, c'est une vieille tradition. Nie należy zapominać, że literatura o charakterze reportażu nie jest nowym zjawiskiem. Jest to literatura, która powstawała już w wieku XIX, w wieku XX. Nie znam dobrze literatury polskiej, ale na pewno tak można powiedzieć o literaturze amerykańskiej.